Zdrowie naszego ciała zależy od tego, w jak dobrej kondycji są jelita. Jeśli o niej nie zadbamy, to przekłada się to negatywnie na zdrowie całego organizmu. A to dlatego, że zły stan jelit to nie tylko problemy ze strony układu pokarmowego. Źle pracujące jelita mogą być przyczyną rozwoju wielu chorób metabolicznych, w tym np. nadwagi, otyłości i cukrzycy. Co więcej, stan jelit przekłada się na stan psychiczny i problemy z jelitami sprzyjają m.in. pogorszeniu się nastroju i pojawieniu się objawów depresyjnych. Dlatego w tym odcinku podam Państwu 12 produktów, które są wyjątkowo dobre dla naszych jelit. Pierwszym z produktów są otręby owsiane. Przeprowadzone badania pokazały, że otręby sprzyjają produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w naszych jelitach, w tym m.in. bardzo cennego kwasu masłowego. A mówiąc konkretnie, otręby owsiane dostarczają rozpuszczalnej frakcji błonnika pokarmowego bakteriom zamieszkującym jelita, które produkują wspomniany kwas masłowy a wspominam o nim nie bez powodu. Należy wiedzieć, że kwas masłowy ma działanie troficzne na błonę śluzową przewodu pokarmowego. Mówiąc prostszym językiem, składnik ten zapewnia prawidłowe funkcjonowanie komórek nabłonkowych wyściałających jelita, ponieważ jest dla nich pewnego rodzaju odżywką. To z kolei przekłada się na to, że kwas masłowy wyprodukowany dzięki spożywaniu m.in. otrębów owsianych wspomaga regenerację błony śluzowej jelit, a do tego pobudza produkcję śluzu w jelitach, który działa na nieochronnie. Poza tym kwas masłowy zapewnia prawidłową szczelność jelit, za sprawą czego uniemożliwia przedostawanie się substancji obcych z jelit do krwiobiegu i tym samym zapobiega powstawaniu stanów zapalnych i chroni nas przed wieloma chorobami. Myślę, że dla wielu osób ważną informacją jest też to, że kwas masłowy może łagodzić przebieg chorób zapalnych jelit, takich jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba leśniewskiego krona. Przy czym oczywiście mowa tu o sytuacji, gdy otręby owsiane są dobrze tolerowane przez pacjentów ze wspomnianymi chorobami. Ponadto kwas masłowy obniża pH w jelitach, w efekcie czego składniki mineralne w nich obecne ulegają rozpuszczeniu i są bardziej skutecznie wchłaniane z przewodu pokarmowego do krwi. Do tego muszę wspomnieć też o tym, że kwas masłowy hamuje namnażanie się komórek nowotworowych, przez co może zapobiegać rozwojowi raka jelita grubego. Poza tym wspomniany składnik pobudza ruchy jelit i w ten sposób łagodzi zaparcia. Przy czym warto wspomnieć też o tym, że z kolei u osób zmagających się z biegunką kwas masłowy hamuje wydzielanie wody i elektrolitów do światła jelit, za sprawą czego łagodzi nasilenie biegunek i skraca czas ich trwania. Kolejnym, bardzo korzystnym dla zdrowia jelit produktem jest inulina. Jest to składnik z grupy fruktooligosacharydów, który można dostać w sklepach w postaci białego proszku lub który można dostarczać spożywając topinambur, czyli słonecznik bulwiasty. Inulina to przede wszystkim substancja o właściwościach prebiotycznych, czyli powoduje ona wzrost liczebności dobroczynnych bakterii w naszych jelitach, w tym bakterii z rodzaju bifidobakterium. Mówiąc wprost inulina poprawia skład flory bakteryjnej jelit, który w znacznym stopniu zapewnia prawdową kondycję jelit. Do tego, jak udowodnili badacze, inulina, podobnie jak przed chwilą wspomniany kwas masłowy, poprawia perystaltykę jelit, dzięki czemu zapobiega zaparciom lub łagodzi ich przebieg, jeśli te już się pojawią. Jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się na dostarczanie inuliny, to w postaci czystego proszku warto spożywać ją w ilości od 10 do 20 g dziennie. Z kolei jeśli chcemy zapewnić jej odpowiednią podaż stopinam buru, to dobrze jest sięgnąć po około 150 g tego warzywa. Do produktów o korzystnym wpływie na jelita zaliczam też ugotowane, a następnie schłodzone produkty, tak jak ziemniaki, ryż i makaron. Wynika to z tego, że na skutek takiej obróbki żywności dochodzi w tych produktach do powstania cennego składnika o nazwie skrobia oporna. Jest to związek, który nie jest trawiony przez nasze enzymy trawienne i po dotarciu do jelit jest przekształcany przez obecne w nich bakterie do wspomnianego już dziś kwasu masłowego. Stąd spożywanie takich produktów przyczynia się do uzyskania korzyści zdrowotnych, o których mówiłem w kontekście właśnie kwasu masłowego. Jeśli chcą zatem państwo dostarczyć skrobi opornej, to tak jak powiedziałem, najpierw należy ugotować ziemniaki, ryż czy makaron, a następnie trzeba je schłodzić w lodówce najlepiej przez kilkanaście godzin. Po tym czasie można wykorzystać takie schłodzone produkty do przygotowania sałatki albo jako dodatek do zupy. Po wyciągnięciu z lodówki można je też podgrzać i spożyć w takiej formie. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl/kośnik dziennik. Na liście nie mogło zabraknąć fermentowanych produktów mlecznych, których przedstawicielami są kefir, jogurt naturalny, maślanka i mleko acidofilne. Zdaniem badaczy, produkty te wzmacniają barierę jelitową, czyli korzystnie uszczelniają one jelita. W ten sposób mogą one zmniejszać ryzyko rozwoju chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów czy choroba Hashimoto, jak również mogą one chronić w pewnym stopniu przed pojawieniem się alergii pokarmowych. Co ciekawe, literatura fachowa pokazuje też, że dzięki temu, że fermentowane produkty mleczne poprawiają skład mikrobioty jelit, a także łagodzą stan zapalny w jelitach, to mogą one zmniejszać ryzyko zachorowania na depresję, poprawiać nastrój, wzmacniać pamięć, a nawet zwiększać jakość naszego snu. Poza tym, jak udowodnili badacze, regularne sięganie po wspomniane produkty wiąże się z mniejszym ryzykiem zachorowania na raka jelita grubego średnio o 22%. Skoro mowa o fermentowanych produktach mlecznych, to nie sposób nie wspomnieć o wszelkiego rodzaju kiszonkach. Tego typu produkty zawierają w składzie dobroczynne bakterie z rodzaju lactobacillus, które produkują prozdrowotny kwas mlekowy. Naukowcy wskazują, że fermentowane warzywa wywierają szeroki wpływ na jelita, w tym przede wszystkim usprawniają ich pracę, a także zwiększają odporność błon śluzowych przewodu pokarmowego wobec drobnoustrojów chorobotwórczych za sprawą m.in. działania przeciwbakteryjnego. Co więcej, badacze sugerują, że włączenie kiszonek do diety może być elementem wspomagania leczenia chorób jelit, w tym m.in. IBS, czyli zespołu jelita drażliwego. Przy okazji omawiania produktów fermentowanych krótko wspomnę, że w kontekście poprawy kondycji jelit warto zainteresować się też kombuczą. Pod tą nie wszystkim znaną nazwą kryje się prozdrowotny, fermentowany napój przygotowywany z herbaty, cukru i dobroczynnych bakterii oraz drożdży. W efekcie również i on zawiera żywe kultury bakterii, które poprawiają skład flory bakteryjnej jelit, co jest kluczowe dla utrzymania prawdowych procesów metabolicznych w naszym organizmie. Ponadto w procesie wytwarzania kombuczy powstają kwasy organiczne, tak jak kwas glukuronowy i kwas octowy, które hamują wzrost niepożądanych bakterii i grzybów w jelitach. Do produktów sprzyjających zdrowiu jelit należą również wszelkiego rodzaju zioła. Jednym z ich ważniejszych przedstawicieli są suszone owoce kopru włoskiego. Składniki w nich obecne przede wszystkim zmniejszają napięcie mięśni gładkich jelit i wzmagają ruchy perystaltyczne. Znajdują one zastosowanie w przypadku zaburzeń trawiennych, w tym przy wyniosą dolegliwości takich jak wzdęcia, ból brzucha, odbijanie, brak apetytu czy nieregularne wypróżnianie. Dla efektu terapeutycznego z owoców kopru włoskiego należy przygotować sobie napar poprzez zalanie jednej łyżeczki, czyli około 2 gramów owoców, jedną szklanką wrzącej wody i pozostawienie całości na kwadrans pod przykryciem. W przypadku dolegliwości jelitowych zaleca się jednorazowe wypicie jednej szklanki świeżo przygotowanego naparu. Jak mieli okazję się Państwo przekonać, istnieje wiele produktów, które poprzez różne mechanizmy działania wspierają zdrowie jelit. Warto więc, aby włączyć je do swojego jadłospisu. Jednocześnie, jeśli chcą Państwo zadbać o jelita, to zapraszam jeszcze do obejrzenia odcinka, w którym opowiadam o produktach, które z kolei są ich wrogiem i których dobrze jest unikać. Program ten można potraktować jako uzupełnienie dzisiejszego filmu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.